No ja myślę, że jeśli ktoś by mi proponował melodię, no to by był bój. To znaczy, ja nie pójdę po melodii, bo to jest oszustwo. Myślałam, że to w ogóle nie jest dla mnie, ponieważ nie umiałam kłapać razem z kłapami. Strasznie mi było ciężko kombinować, że mam zagrać rolę, kłapnąć wtedy, kiedy on kłapie, a tu przecież jest angielski albo jakiś, nie wiem, francuski. I wiem, że to była strasznie dla mnie ciężka robota, ale to, że ciężka, to pół biedy. Tylko myślałam, że kompletnie i zupełnie nie dla mnie i że nigdy nie będę tego dobrze robić. A mam nadzieję, że robię to dobrze w miarę. No więc to jest też tak jakby, że jakby komuś się wydawało po pierwszych jakichś tam swoich próbach, że jest źle, to może wcale tak nie będzie źle. No bo potem mnie się jednak okazało, że mogę to robić dobrze i pokochać, o. Cześć, ciociuka. Chłopcy, nic wam nie jest? Powiedzcie, że nie. Wszystko gra. To dobrze. Barany, czy wam już do reszty odbiło? To nie taka większa rola, ale taka w fajnym filmie i to jest ta wielka szóstka, ta ciotka, która potem zaowocowała, że z fabuły zrobili serial. 10 lat. Tony poradników o dobrym wychowaniu. Czy znam się na dzieciach? Nie. Czy ja w ogóle wiem, co robię? Nie. Czy jestem jak ślepy, co uczy fotografii? Trochę jakby. Co to ja miałam na myśli? Coś miałam. Przepraszamy. Kochamy cię, ciociu. I ja was na zabój. Charakterną, wyrazistą, o ja lubię takie postaci, ale myślę, że taką już większą rolą i moją ukochaną do dzisiaj, do tej pory, to była Brydzia w Trollach. Ty, omywaczko, jak ci na imię? Brydzia. Gratuluję, Idzia, pracujesz dla mnie. Zabierz te gary na dół i zacznij szorować. Tak jest, dziękuję. Z Brydzią miałam tak, że jak poszłam na casting, to sobie pomyślałam, Buła, to jest dla ciebie. I musisz to wygrać, musisz zrobić. I wtedy mi bardzo pomógł Leszek Zduń, który robił casting, bo on tak mi po prostu, znamy się z teatru 100 lat, ale też mi tak właśnie powiedział, Buła, spokojnie, to jest casting. Więc ty sobie jak najbardziej słuchaj tej aktorki. I ja wtedy zrozumiałam, że z tymi, że to, jaka ja jestem, to jest fajne. Niektórzy mnie kochają, mówią o mojej rodzinie, za to, jaka jestem i chyba też siebie kocham za to, jaka jestem. Natomiast jak idziesz na casting, to musisz słuchać tej głównej bohaterki, bo to z nią się utożsamiasz, a już jak już wygrasz ten casting, to możesz potem świrować po swojemu. O, straszne tutaj tajniki moich castingów, mówię. Ale coś w tym jest. Papi! Brydzia? Co ty robisz? Nie chcę, żeby was zjedli. Ale no już, musicie uciekać. Szybciej, już. Zwiewajcie stąd. Nie, Brydziu, jeśli pójdziesz tam bez nas, to wiesz, co będzie. Wiem. Ale Brydziu! W porządku. No do tej pory i to jest strasznie miłe, no, że jak ludzie już wiedzą, że ja zagrałam Brydzię, to dużo dzieciaków mówi, o Jezu, że to jest w ogóle ich ukochana Brydzia. Tylko pamiętam, że było pełno gadżetów z trollami, a Brydzi nie było w tych gadżetach, bo bym sobie od razu taki gadżecik z Brydzią kupiła, ale ktoś mi podarował taki i mam w portfelu takie jakby zdjęcie Brydzi, nie wiem, chyba z gumy do rzucia. I mam jedną Brydzię taką cudowną i w portfelu noszę. Znów wszyscy w komplecie. Biorąc pod uwagę, że ta rodzina była tylko mistyfikacją, która trwała zaledwie 3 lata. Nie wiem, czy możemy używać tego określenia nadal. Jak myślicie? Słusznie. Z Czarną Wdową pamiętam, że się trochę gimnastykowaliśmy. Bo Rachel Welch mówi bardzo specyficznie, bo ona praktycznie nie otwiera buzi. Coś takiego było. Powiem ci, jak będzie. Natasza, przestań się garbić. No przecież się nie garbię, nie? No właśnie, że tak. Nie garbię się. Kręgosłup tak sobie przez to zepsujesz. Słuchaj, mamy, żabko. No chyba coś ci się... Leczki proste. Dobra, przestańcie. Wszyscy. Ja nic nie mówiłam. Co się mnie czepiasz? Powiem ci, jak będzie. Jakoś nie jestem głodna. Zjedz chociaż odrobinę jelena. Ej, gdzie jest czerwona sala? Gadaj. A oprócz tego jest bardzo taka... Ciepły ma ten głos, więc to też trzeba... No, kłapać i próbować, żeby ten nasz polski język jakoś tak zakłapał razem z nią. I żeby to było jak najbardziej prawdziwe i zbliżone do oryginału. Mary Sattler. Alan Grant. Nic się nie zmieniłeś. Który to ten park jurarski? Setny już? A to całe miejsce jest takie przesiąknięte dobą. Tak myślę, że chyba to też jest taki klucz. Silne, charakterne, z poczuciem humoru. Może tak to jest. Może to jest taki klucz. Niszczymy nasze dzieci, brat. I to jest twoja wina. Moja? Dlaczego moja? Bo zanim się pojawiłeś, mieliśmy jedne święta. Czyli to jest twoja wina. Ej, spokojnie. Nie musimy wskazywać winnych za każdym razem, jak dzieci przeżywają negatywne emocje. To normalne. Wychodzenie na środek sceny, żeby oznajmić, że święta są do bani, nie jest normalne. Meghan powiedziała, że podwójne święta są do bani. Twoja wina. Szukają głosu zbliżonego do postaci, którą dubbingujesz, tak? Ja mam to wielkie szczęście, że dane mi było dubbingować parę razy Emmę Thompson. Zdrowie szefowej. A niby za kogo mam wznosić toast? Za mnie? Autorkę flagowej kreacji? Jesteś po prostu przydatna. Gdy przestaniesz być, znikniesz. Co za inspirujące słowa. Dziękuję. Myślę, że na pewno jest osobą szalenie inteligentną. I myślę, że po prostu taka była dla mnie od początku baronessa, że te jej fantastycznie zresztą przetłumaczone dialogi były takimi szpilkami, jak zauważycie. Że to są takie, że jak ona odpowiada, to jest zawsze tak w punkt i idzie w pięty. Nie wolno troszczyć się o innych ludzi. To tylko przeszkody na twojej drodze. Zaczniesz myśleć o tym, co czują przeszkody i nie żyjesz. Gdybym zważała na kogo lub cokolwiek, skończyłabym jak wiele wybitnych kobiet z szufladą pełną nieodkrytych skarbów, duszą pełną goryczy i smutku. Jak potem zaczęłam czytać o tym filmie, to jest dla mnie też znak czasów, że to aktorka Emma Stone bierze, no ma pewnie trochę tych pieniędzy, wykłada swoje pieniądze. Ktoś, albo i ona też pewnie maczała w tym palce, pisze scenariusz. Ona spotyka się z aktorką, którą totalnie ceni i z którą zawsze chciała zagrać, czyli z panią Emmą Thompson. I we dwie robią... No dla mnie to jest arcydzieło. Jak ja oglądałam ten film, to ja im tak zazdrościłam. Znaczy mówię, Boże, jaka historia, jak to jest fantastycznie opowiedziane. Jak masz na imię? Cruella. Ojej. Szalenie to efektowne, a to jest twoje dzieło? Tak się składa, że twoje. Wiosna, lato 64. To dlatego jest taka świetna, bo moja. Po poprawkach. No masz wielką gwiazdę, tak? Tylko że to nie jest gwiazda celebrytka, tylko to jest po prostu wspaniała aktorka. I gdzieś ta możliwość i ta szansa, którą ona ma i wykorzystuje, że gdzieś dają ci role do zagrania tak odrębne i tak różne. No bo jeszcze teraz przecież pani Kornik w Matyldzie, tak? Spójrz na pucharów rząd, aż wyczuwam stąd, jaki ciepły bije z nich blask. Pomyśl, jakiż to był trud, aby wejść w barwach matki Anglii na podium. Pierwsze miejsce ja! No jak przyszłam na casting, to ja po prostu nie wiedziałam, po chwili dopiero skumałam, Jezu, to jest Emma Thompson, nie? Bo ta charakteryzacja była taka i że tam jest, no masz możliwość uwierzenia w taki świat i zagrania w takim świecie. Gdy stanęłam w środku koła, czy zmieniłam plan? Co? A czy był skryty pył w rzucie źródłem zmian? Wątpię w to. To jest fantastyczne, że chyba może mamy coś podobnego w tembrze głosu. Natomiast może, że do Emmy Thompson zawsze staje w castingu. I że to nie jest tak, że tylko, że na przykład już jak któryś raz dubbingowałam Emmę Thompson, to na przykład usłyszałam, nie, za młody głos masz. A jak to za młody? No za młody, no ale się udało. Więc to jest cudowne. No cudowne jest to, że możesz się spotkać w tym studio z tak fantastycznymi aktorami i być częścią tego świata. Tej historii bieg stary jest jak świat. Obce dusze dwie, w tym coś zmienia się, nie wiadomo jak. Piękną i Bestią to w ogóle, ale to muszę powiedzieć, bo to też chyba jest fajne, bo to świadczy o moim charakterze. Ja byłam zaproszona dla kogo innego na casting. Ja byłam zaproszona do wardrobe, do pani szafy. Ale i jakoś nawet chyba, znaczy chyba mówić to mówić, no ale przyszło mi śpiewać operowewkę, arię. No i powiedziałam, że słuchajcie, no to ja duszę skowrona, no po prostu to jest duszony skowron i tutaj to nie pójdzie, bo ja nie jestem operową śpiewaczką. Niespodzianka! Któż przewidzieć mógł? Duszenie skowrona to jest to, że jeżeli ja czuję, że są wysokie dźwięki na przykład i normalnie jeżeli się rozśpiewam, to może je wyciągnę, ale tu na takim castingu to nie było na to szansy. Czyli dusiłam skowrona, czyli to było w ogóle kompletnie nie do wzięcia. No ale zadzwoniłam do studia i mówię, słuchajcie, to dajcie mi do domu, to ja postaram się w łazience, może to rozśpiewam, może tego, że tak mi zależało. No jak zobaczyli, że tak zależy, chyba... No bo oczywiście mi powiedzieli, że nie ma szansy na to, no bo to jest wszystko objęte, prawda, tajemnicą wielką, więc nie było na to szansy, więc trudno. No i za parę dni telefon. Ewcia może być do nas przyszła na casting do pani Imbryk. Grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić. Oto gość zbawi nas od niej los. Wino leje się, serwetek dzięki Bogu mamy dość. Deser jest, jeśli chcesz, to herbatę mamy też. Filiżanki w krąg stepują i ja bulgocę, ja gotuję. To, że kiedyś tam się uczyłam tego śpiewu klasycznego, czasami jest mi pomocne. I fajnie, jak jakaś rola przychodzi, czy w teatrze, czy właśnie w dubbingu, gdzie możesz z tego skorzystać. I tak zresztą było w Matyldzie, jak Emma Thompson tam... na przykład chyba na tej huśtawce. I wszystkie dzieci razem, 2, 3 i... Bogli w imię Anglii, tak, chcesz młody barwi na turę, z magitum i musisz stać w okręgu cały czas. Magitum, magitum. Gdy w nauczaniu prym chcesz wieść, nie pozwól słabym się emocjom nieść. Niech mocny cios zabierze głos lub twardy pas. Chyba sami nawet wymyśliliśmy, że ona przecież może tak się tam rozhuśtać, bo nie wiem, czy ona to tak śpiewa. Ale wiem, że tam na przykład z Adamem Krylikiem, który był odpowiedzialny tam za piosenki, pewne rzeczy były takie dozwolone, które zostały kupione, a były naszym pomysłem, nie? Chyba coś tam. Tak właśnie, że to, że kiedyś ta klasyka tam gdzieś się pojawiła u mnie, to zaowocowało. Natomiast tu w przypadku Pięknej i Bestii to by nie zaowocowało, nie było na to szansy. No już, wystarczy tego cackania. Musisz się ogarnąć i pomóc królowej. Pewne rzeczy przestałem robić. Leczyć ludzi, wychodzić z domu. Myć się. Golić! Była znowu wspaniała Emma Thompson jako papuga, nowe wcielenie jej, ale też jako pani narrator, która po prostu prowadzi całą tą historię. Był sobie kiedyś niezwykły lekarz, który miał bardzo wyjątkową umiejętność. Potrafił rozmawiać ze zwierzętami. No ten dubbing, mogę powiedzieć śmiało, że to są takie powroty do przeszłości, no do dzieciństwa. No bo pewno samemu bym sobie tam jakiś kryminał szwedzki włączyła w domu albo przeczytała, a tu mam tak, że jakby tak trochę cofam się do tej przeszłości i sobie wspominam, jak byłam dzieckiem i mało tego, i to jest gdzieś tam, im jestem starsza, tym to jest straszniejsze, że się totalnie wzruszam na bajkach. To jakaś kpina. Nasz ślub jest już za niecały tydzień i nie mam co na siebie włożyć. Poza moją cudowną suknią ślubną! Albo są takie zdeterminowane, te kobiety, z takim głosem charakterystycznym i że wszystko, ze wszystkim sobie poradzą, albo myślę, że są też ten mój głos, chyba ludzie lubią, jak jest taki ciepły, spokojny i taki bardzo głęboki od serca. I tak, czasami była taka pani Imbryk, myślę, ale też mama Muminka. Poznajcie Muminka. To mały, ciekawski stworek. Co będziemy robić? Uważamy, że powinniście odwiedzić miejsce, w którym naukowcy oglądają gwiazdy. Pracują w obserwatorium. Ktoś kiedyś powiedział, tak, że taką mamę każdy chciałby mieć. O, to ja wtedy sobie myślę takim kluczem, jak przychodzą takie role. Za nic nie chciałam zepsuć naszego święta. No chyba w to nie wierzysz. Wierzę, że to był dla ciebie wyjątkowo ciężki wieczór. To nie ma nic... Kolejna matka. Natomiast wiem, Willoughby, rodzeństwo Willoughby. Oddaję się, wszystkiego próbowaliśmy. Ignorowania. I schowka. Zaniedbywania. I schowka. To nie ja. Zero przytulania. I schowka. Człowiek żyły sobie wypróba, ale nie! Nic nie działa! Nie mogę dziergać! O matko, najsłodsze. To było super, bo to była już taka... To muszę powiedzieć, że to był taki czarny charakter. Paskudne bachory. Czemu nie możemy ich wyrzucić z domu? Postanowiłem wyrzucić was z domu! No, ojcze! Ale to mój dom! I nie wracać mi, dopóki to coś jest na posesji! Dzieci! Zrób to! Mają! Zrób to! Karę! Tak! Nie! Jeszcze był tak niebezpieczny dwór. Dobra, to co? Wrzucamy amen na 3. Raz, 2, 3. Amen! Amen. A to jest prawdziwy ksiądz? Troszkę mi ona przypominała, tak jak ten film oglądałam, to mi się ona kojarzyła z Whoopi Goldberg. No, z Uwierz w ducha. Ponieważ ona właśnie jest taka przewrotna, że ona jest trochę taką cwaniaczką, a się okazuje, że... No myślę, że oni szli chyba tropem Whoopi Goldberg, że ona rzeczywiście ma te moce. I, no i walczy tam z duchem olbrzymim. Dobrze, jeśli nawiąże kontakt z Williamem Gracie, to daję głowę, że dowiemy się tego, czego chcemy. A taka kwestia techniczna. Czy my faktycznie dysponujemy jedynie świecą zapachową Morelowa ekstaza? No taką przysłali to. A teraz fajną rzecz robię dziś. Też nie mogę mówić. Już w grudniu. Mów, co robimy. Czekoladę, rzecz jasna. Odkryjcie. Ratować się! Jak zaczynał. Wszystko, co dobre na tym świecie, zaczyna się od marzenia. Willy. Nie rezygnuj ze swojego. To jest też niesamowite w tym dubbingu, że spotykasz się, kurczę, nawet z takimi rzeczami, które w ogóle byś nie przypuszczała, że możesz... że przyjdzie ci coś takiego grać, no. Czyli to tak mam na przykład z tymi wszystkimi rzeczami fantasy. Co ty robisz? Wszak to on ma topór. Ale chyba nie wie, jak go używać. Musisz tu walczyć z tym potworem, wyobrazić sobie, że masz 2 miecze, albo że no, masz te 2 miecze i teraz jakoś tak no, tym głosem działać, żeby to było jak najbardziej wiarygodne, no, żeby po prostu ci ludzie tu to kupili, a nie śmiali się, że coś jej nie wyszło, nie? Stłoczymy ich tutaj. Walczcie jak klan, a może ujdziemy z życiem. Natomiast no, myślę, że w przypadku baronesy, czy w przypadku pani Imbryk, czy w przypadku jakichś innych, no to mi się to udało, no. I to jest fajne. Tak, bo proszę państwa, trzeba mówić pozytywnie o sobie i o tym, że jak się coś udaje, to już dosyć z tą taką... właśnie, żeby ludzie nie myśleli, że taka jest fałszywa skromność. Nie, jak jestem skromna, to jestem i staram się być skromna. Natomiast chyba też czas na to, żebyśmy potrafili mówić, że jak coś się uda i się fajnie zagrało tą Brydzię, to żeby się cieszyć z tego. Więc się cieszę, że jeżeli państwo odbierają dobrze te moje zagrane przeze mnie postaci i wcielanie się w nie, to ja jestem szczęśliwa i będę to robić jak najlepiej potrafię.